Witam serdecznie. Większość moich testów odbyła się na terenie Wielkiej Brytanii z samochodami oczywiście zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii z kierownicą po prawej stronie. Dzisiaj na specjalne zaproszenie Michała z portalu Prawo i Motoryzacja przyleciałem do Polski, a konkretnie do Pszczyny, aby przetestować dla Was, właściwie zrobić dla Was wspólny test Citroena, przepraszam, modelu DS7. Prawo i Motoryzacja. Autostart test. Zapraszam do oglądania. Dobra, jedziemy już w naszym DS7 i teraz pierwsza uwaga odnośnie systemu start-stop, na który większość osób narzeka. Osób takich, przynajmniej takich jak my, ja i Michał, ponieważ osoby z tysiącami subskrypcji tego tematu nawet nie poruszają. Tak więc Michał? Mnie głównie drażni jego praca, zbyt częste wyłączanie silniku, czyli włączanie się systemu, które nawet w czasie jazdy wyłącza silnik, w sytuacjach, gdy chcemy się włączyć do ruchu. Nagle czekamy, nic się nie dzieje. Od razu jeden problem, nie ma przycisku do wyłączania. Nie ma, może jest w menu komputera. Jest w menu komputera, niestety trzeba się przebijać z menu. Chcesz poszukać nawet, gdzieś tutaj będzie. Poszukam, spróbuję poszukać, jest. Ale... O, jest. System, o, bardzo proszę. Nie było skomplikowane, wyłączyliśmy za pierwszym razem, ale osoby, które wsiadają do tego samochodu po raz pierwszy, zapewne będą miały z tym problem. Tak jak osoby, które wsiadają do tego samochodu po raz pierwszy, będą miały problem z wejściem w tak zwane główne menu tego samochodu. Jest bardzo proste, używamy trzech palców, dotykamy jednocześnie, czekamy jakąś sekundę, dwie, max to było, tak? I... O, właśnie jest, działa. Wrażenia z jazdy. Pozytywne. Kolejny mankament od początku. Układ kierowniczy. Tak. Trzy pełne obroty od skrajnego położenia kół. Tak. Niestety trzeba się bardzo nakręcić. Jest to drażniące. Jest takie troszkę wrażenie, jakbyśmy jechali w autokarze. Jeden obrót, przynajmniej pół mniej. O połowę mniej, tak. Po pół obrotu mniej byłoby zdecydowanie lepiej. Poza tym, jak sprawuje się cały układ kierowniczy? Całkiem sympatycznie, zależy oczywiście, w którym trybie jesteśmy. Jakie mamy tryby? Teraz w trybie jesteśmy komfort, tak? A mamy trybów sekundę. Tryby oczywiście tutaj sobie. Eko, komfort, normal, sport, piasek, śnieg, błoto i tyle. Idealny moment, żeby sprawdzić, jak działa system pasa ruchu. O. Jeszcze nie wiem, czy kieruje. O, nie kieruje. Nie kieruje, czy żeby nie było systemu? Miga tylko kontrolka, może to trzeba ustawić, sprawdzić ustawienia. Dobrze, dobrze. O, teraz ingerencja była. Była ingerencja, tak? Układu. No to czyli działa wszystko, okej. Okay. Działa, ale raz działa, raz nie działa, bo raz nas na barierki ściąga przed chwilą. Na obwodnicy. Tak. Kolejny zakręt spróbujemy, jak działa asystent pasa ruchu, tak? Czy tam linii. Asystent pasa ruchu. Czy jest aktywny oczywiście. Jest aktywny, czy sobie poradzi z zakrętem. Tutaj tak te linie są dosyć namalowane, no spróbujmy. No, jedziemy. Trochę za bardzo kręci kołem, o niestety, na to musicie uważać. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Czyli, jest czyli okay, przerywa, bo przerywa pracę i samochód jedzie sobie przed siebie. Hmm. Ale nie ma żadnego wybudzania na przykład. Nie działa, tak? Nie ma żadnego, nie ma nawet próby wybudzania kierowcy, tak? Czyli przehamowania, nic. Wyłącza się i koniec. Bardzo szybko się wyłącza. W innych samochodach zazwyczaj dłużej jest możliwość, żeby ten asystent za nas kierował, a tutaj... No, i nie zawsze działa, jak widać teraz. Nie wzbudza mojego zaufania. Czyli to poprawi. Sam się przekonasz? Nie. Okej, może miał spady przyspieszenie? Całkiem okej. Okay. Znaczy, to jest 2.0 diesel, mocy musimy zrobić 160-190 koni, zaraz to zweryfikujemy. Jakie są osiągi na papierze, tego nie wiem. W czasie jazdy, no to takie minimum tak naprawdę. Tak. Żadnych wielkich wrażeń nie ma. Nie ma jakiegoś wbijania fotel. Absolutnie. No teraz okej. Okay. Gaz, podłoga, no po prostu jedzie. Tak. Jedzie i tyle. Bardziej. Wydaje się, że spalanie może być bardzo pozytywne, bo na razie przy dużej ilości prób na zasadzie wolnego jeżdżenia kręciliśmy scenę, średnia jest 10. Także zobaczymy teraz, jak teraz się będzie to wypadać. Spróbuj jechać przepisowo, mamy tutaj... Cały czas tak jadę przecież.
I tak jadąc patrzę 70-80 na godzinę, spalanie w granicach 5 litrów pokazuje. No to jest super, tak? 5-5,5, także zobaczymy jak dalej. Możemy go wyzerować teraz, jak jesteśmy na trasie. Trasa 1, 0. Wracam do tego testu, tak więc widzicie, że test jest dzisiaj troszkę nietypowy, ale właśnie o to chodzi, żeby czasem zrobić coś zupełnie innego, taki mały spontan. Tylko nie odbiegajmy od tematu, tak jak to robi jeden z youtuberów często o swoim samochodzie. Dobrze, okej, nie? Nie odbijajmy od tematu. Okej, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy z punktu widzenia pasażera. Cisza przede wszystkim, to mnie zaskakuje. Jest cicho. Fajnie jest wyciszone. Tak, dodajemy gazu, jest głośno, ale to jest normalne. Głośno? Inaczej, francuskie diesle zawsze bardzo fajnie miękko pracowały. I tutaj jest tak samo. Nie ma takiego tego twardego klekotu, który znamy często z samochodów grupy Volkswagena. Ten bardzo fajnie pracuje. Tutaj jedyny mankament dla mnie to jest to, co pokażę Wam później. Tutaj tunel środkowy od strony pasażera jest wykończony twardym plastikiem. Michał, od strony kierowcy jest bardzo miękko. Tak więc tu jest ok. Z mojej strony nie wygląda to zbyt fajnie. Poza tym fotel jest bardzo wygodny. Mam zastrzeżenia tylko i wyłącznie do trzymania bocznego. Ale poza tym nie, fotel jest wygodny, kąt nachylenia w ogóle regulacji jest całkiem spoko. Jedyny minus no to dla osób, które siedzą i jeżdżą na co dzień w samochodach niższych, to siedzimy bardzo wysoko. Jest zabudowana konstrukcja samochodu taka bardzo wnętrze. Tak. Że ci wejdę słowo, na ile komputer pokładowy przekłamuje, ale jedziemy cały czas mniej więcej z prędkością 100 km na godzinę. Średnie spalanie 4,7. No proszę, no to jest praktycznie kosmos. Tyle co u mnie w Priusie. O, zmień Priusa. No. Ale u mnie przy prędkości około 120 jest takie spalanie. A to jedziemy przepisowo. Tak, jedziemy przepisowo. Nie, na razie to mnie zaskakuje. Bardzo ładnie. 4,8. Przy średniej, dokładnie mamy średnią 100 km na godzinę. 4,8, 4,9. No ale zobaczymy co dalej. Spalanie cały czas spada. 4,5. 4,2. Za chwilę zacznie paliwo produkować. O, to jest tak jak... A, jedna rzecz, jeden wielki mankament kolejny. Automatyczna skrzynia biegów, start-stop. Tak. A czego nam brakuje? Auto-hold. No właśnie, auto-hold. Jak tego może nie być? W większości samochodu, nawet z manualnymi skrzyniami biegów, w Volkswagenie tak jest. Auto-hold jest? Jest. W Kiju również. W Kiju również. A tutaj? Nie ma. No przy automacie. Czymś DS musi się wyróżnić. Wiesz, tak więc nie wiem. Oprócz wyglądu, tak? Tak, wyglądu, no z wyglądu wygląda. No, w trybie. Ja powiedział, że wygląda dobrze. Bardzo ładnie idzie w trybie sport. Tak. Też masz takie. Tak, ja to może pokażę Wam z tej strony. Mamy tutaj właśnie, jakbyś mógł wrzucić tryby jeszcze raz, jeżeli masz taką możliwość. Poprawię. Nie wiem, czy to się uda pokazać. Tak, widać to. No, piasek, śnieg to raczej średnie warunki mamy. Ale w trybie sport, naprawdę. Muszę zacząć się jechać przepisowo. Tutaj tak jak wspomniałem, tu mamy przycisk do regulacji. Tak to wygląda. Nie, ale jedzie się sympatycznie naprawdę. I tu jest właśnie to, o czym wspominaliśmy, czyli ekran dotykowy i... Tutaj jest bardzo sporych rozmiarów, nie wiem, no to będzie 10 cali na pewno. Ja wspominałem wcześniej 3 palce. Jak nie lepiej, więcej to będzie 10 cali moim zdaniem. Już jest, no to jest będzie. Siódmy bieg teraz mamy. I mamy prędkość 98 stówka na godzinę, tak? Zgodnie z przepisami. I mamy spalanie. Chwilowe, musiałbym zobaczyć jakie chwilowe będzie. No wiadomo, teraz z lekkie z górki jedziemy 2 litry. A ogólnie średnia? 5,5 na chwilowe. 5,5. Tutaj mogą dochodzić do Was dźwięki z bagażnika. Tam jest, tak o czym wspominałem, jest klatka dla psa. Psa nie mamy, ale chcieliśmy Wam pokazać jakby praktyczną część tego testu, czyli czy ktoś posiadający zwierzęta, psa, kota i tak dalej, może podróżować z tymi zwierzętami w bagażniku, tym samochodem. Oraz jak to wygląda od strony matki z dzieckiem, czy tam ojca z dzieckiem. My mieliśmy pewne problemy. Tu nie chodzi wcale o znalezienie miejsca w bagażniku na wózek, ale o złożenie wózka. O złożenie wózka, to zobaczcie za chwilę. Dobra, całą zabawę zacznijmy od bagażnika. Przygotowaliśmy się na taką ewentualność. I teraz tak, wiadomo, że nie tylko single jeżdżą samochodami. Dzisiaj mamy test bagażnika zarówno dla miłośników dzieci, jak i rodzin z pupilami. Michał, zapraszam. Nadjeżdżam. Michał gotowy jest, przygotował się bardzo dobrze z wózkiem. Z tego co wiem, to wózek podobno nie działa. Jakieś kółko jest miękkie, ale to dlatego, że Michał jechał w tym wózku przed testem i już zepsuł. Ale po teście zrobimy coś z tym wózkiem, dołożymy jakieś kółko drewniane albo metalowe.
Problem polega na tym, że ja osobiście nie wiem, jak to złożyć. Michał to rozłożył. Tak, ale nie wiem, jak złożyć. I wsadzić do bagażnika. Dobra, spróbujmy metodą prób i błędów. No, generalnie to utknęliśmy. Jeżeli macie pomysły, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie. Albo zadzwońcie do nas. Zadzwońcie do nas. No ale generalnie nie mamy pomysłu na to, jak to złożyć. Spróbujmy może w ten sposób go wsadzić. To się... O! Coś wyskoczyło. Moment, ale to chyba... To nie to. Nie, to nie to. Dobra, to na razie zrobię. Dobra, spróbujmy go tak wsadzić. Ale tak chyba... Nie wejdzie. Nie wejdzie. No. No nie. Trzeba kupić vana jednak, żeby wózek... Tak, trzeba, kupcie vana, naprawdę, van jest najlepszy do wózka, bo nie składacie, tylko ładujecie do vana. Dobra, po godzinie my się tu jeszcze pomęczymy za jakąś, może pół godziny. Nie to ma. Może z klatką spróbuj. Dobra, zostawmy na razie wózek. Załóżmy, przyjmijmy, że samochód nie nadaje się dla ludzi z dziećmi, ale dla ludzi z... Też nie. No, ale czekaj, możemy zdjąć to. Okej, okay. Klatka się jako tako mieści, ale no niestety nie zamkniemy drzwi. Czyli musielibyśmy przesunąć oparcia. Kolejna rzecz, nie mieścimy się pod pokrywą bagażnika. No właśnie, zwróć uwagę na to, że ja przy wzroście 1,91 i Michał 88. To praktycznie to samo, nie? No to, nie mieści. No to jest mała awaria, tak? Jeżeli jesteście niższego wzrostu, to jak najbardziej. No niestety, klatki nie wsadzimy, chyba że byłaby nisza o jeden segment, to... Byłaby szansa wtedy. Czyli malutki zwierzę. Czyli mały piesek, mały kotek bez problemu, ale duży pies, no niestety do tej klatki tu nie wejdzie, nawet jakbyśmy ją położyli... I psa bokiem. Psa bokiem! To prawie by weszło, ale no niestety znowu wychodzi tutaj nam prawie, tak więc... Nie mieści się. No nie. Czyli tak, nie dla dzieci, nie dla psa. A wózek nie dla nas. Wózek nie dla nas. Dobra, słuchajcie, mamy sukces. Wózek jest złożony, udało się, tak? Spróbujemy załadować wózek do środka. Nie wiem, jak te matki same to ładują. Okej, czekaj. O, załapało. Nieudolnie, ale załapało. Jest, sukces. Powiem. Sukces. Mieści się, gratuluję. Nadaje się na ojca. Ty też. Dobra, otwieramy teraz bagażnik, wyjmiemy ten wózek, tak jak zauważyliście wcześniej, klatki z psiakiem nie załadujemy, ale... Znaczy wszystko zależy od rozmiaru. Od rozmiaru, jeżeli byłaby mniejsza, również... Niższa przede wszystkim. Tak, do niższej klatki moglibyśmy załadować pieska i dziecko. Wtedy odchodzi nam wózek i możemy jakby połączyć dwa w jedno. A to tylko sugestia. Dobra, wyciągamy wózek. I lecimy dalej. Michał nam tutaj demonstruje podłogę. I jeszcze jest tutaj drugi element. Pod spodem koło dojazdowe, nie ma nie zestawu ma. Naprawczego. Nie ma, ale to chyba nawet nie lepiej, co? Ale jest parasol, jest w Gretisie parasol, prawie jak w Rolls Royce. W Skodzie. Jedynie co mi mogłoby przeszkadzać tutaj w tym bagażniku, nie wiem jak Michał, to, że ta podłoga jest niezłamana. Jakby ona się dzieliła na pół, łatwiej na pewno można byłoby ją zdemontować, czy też zrobić... Myślę, że to nie jest problem. Większy problem, że on jest strasznie płytki. Strasznie płytki. Płytki jest. Nawet po obniżeniu. O, parasol brakuje. Niewiele zyskujemy na tym zabiegu. Okej, złóż może, zostaw ten bagażnik otwarty, złóż siedzenia i zobaczymy, jak to wygląda w takiej konfiguracji. Oczywiście możemy je składać zarówno od wewnątrz, jak i od strony bagażnika, również bez... Ale nie ma osobnych, w burtach nie ma zaczepów, czy są? Są. A, są. Są w burtach, tak. Super. Tak więc tutaj zaczepy również mamy. Mamy dodatkowo gniazdo 12 V. Mamy tabliczkę, jeśli chcemy. Mamy tutaj dwa... Cena. 184 tysiące. O, tak żeby było do jasności. Mamy jedno źródło, dwa źródła światła i to jest chyba LEDowe. To nie jest zwykłe. LEDowe i popatrz na jedno teraz. To jest fajne. Będzie płaska podłoga. Okej, okay, teraz mamy płaską podłogę. To się udało. Ilość miejsca jest całkiem spora, jak widzicie. Będzie jakieś 1,50 m. No, muszę być, jak nie lepiej. Jak nie lepiej. A połóż się do środka. Ty pierwszy. Test praktyczny. No. No, mogę powiedzieć, że z 1,70 m będzie bez problemu.
Spokojnie będzie. 91 moim. Tak więc no, jest całkiem fajnie. Auto na wakacje, ale nie dla dzieci. Dobra, słuchajcie, mała poprawka. Udało nam się zapakować i wózek, i klatkę, oczywiście klatkę złożoną. Czyli jak macie jamnika albo chomika, to bez problemu załadujecie. Dziecko niekoniecznie musi być w takiej pozycji w wózku, chociaż tutaj szczerze mówiąc ma nawet jeszcze trochę miejsca, tak więc jeżeli nie byłoby miejsca wewnątrz kabiny, to możecie tutaj dziecko upchać. Ale mamy fotelik, to wam pokażemy za chwilę i zobaczymy, ile jest miejsca w środku. Dobra, Michał, zamykaj samochód i lecimy do środka. Dobra, tak więc jak mówiłem, kamera cofania no, nie robi szału w samochodzie za tą kasę. Ile to? 184 tysiące. 184 tysiące powinno być moim zdaniem Full HD. Pytania będzie wieczorem. Czy będzie taka ziarnistość, czy nie? Ja zakładam, że będzie. Przyspieszenie jest całkiem ok. Nie ma szału, ale... Nie ma szału, ale przyspiesza. Zbiera się, tak. Się zbiera. Pomimo tego, że narzekamy na to wysoką pozycję za kierownicą, to moim zdaniem wyżej się siedzi na fotelu pasażera. Michał? Też mam takie wrażenie. Możemy w prawo jechać, tu będzie szybsza droga. Większa prędkość. Nie da się niżej. No, bardzo się siedzi tak... Płasko. Dobra są hamulce. Bardzo dobre, tak, delikatnie przyhamowałem i już, że tak powiem, prawie samochód staje w miejscu. A, jedna rzecz, nie wspomnieliśmy, audio, jak oceniasz? Jest przeciętne, nie ma... Głębi i głośności. Dokładnie. Moim zdaniem. Tak, jeśli chodzi o miejsce, to tak jak za chwilę zobaczycie, ja mam mnóstwo miejsca przed wokół kolan, nad głową również tego nie pokazywałem, pomimo tego, że ten dach tutaj jest panoramiczny, to nam trochę przeszkadza, ale jest dobrze, tak na cztery palce w moim przypadku, Michał. Dużo gorzej niż po stronie kierowcy, dużo bardziej człowiek jest ściśniony. Tak. I po lewej stronie, po prawej nogi cały czas są oparte o konsolę i o drzwi. Dobra, my lecimy dalej, a Was zapraszam na parking i zobaczycie tak naprawdę, ile jest miejsca, zarówno na nogi z przodu, jak i z tyłu. Widzimy też fotelik dla dziecka. Oczywiście bez dziecka. Dziecko było, ale... O, gdzie jest właściwie dziecko? Nie wiem, 500 plus wzięliśmy. 500 plus wzięliśmy i dziecko zostało, to, ale zostało to. Michał wskakuje z tej strony. Teraz z tej strony do tyłu i pokaże nam ilość miejsca. O, dużo, bardzo dużo miejsca. Okej, Michał, idziesz sam za sobą, tak? Tak, sam za sobą. Okej, ile masz przed nogami, pokaż? Cała dłoń. Dobra, spoko. Ile nad głową? O, tutaj gorzej już. Praktycznie niewiele. Dotykasz? Włosami troszeczkę. Da się siedzieć. Wygodnie się siedzi. Zaskakującą funkcją jest to, co przed chwilą też na to zwróciliśmy uwagę, że w drzwiach jest regulacja pochylenia oparcia. Tak? Poczekaj, ja tylko przyjdę z drugiej strony i pokażę to. Pokażmy to widzom. Okej, tak, widać. Widać, jak się przesuwa. Mhm. Jak szeroki zakres jest? O, całkiem znaczny. Całkiem znaczny. Jest tam podłokietnik jeszcze, tak? Tak, jest. Ale brakuje tunelu. Brakuje, nie ma tunelu? Do otworu, do przewożenia długich przedmiotów. Na narty nie pojedziemy. No chyba, że na dachu. No. Dzięki temu bagażnik tam się nam zwiększa, tak? Kubatura jego. Tak. A jak podłokietnik wygodny? Wygodny dosyć. Rzuć małą butelkę. Jedynie, że strasznie płytki. Płytki, czyli ta woda może nam wyskoczyć. Zdecydowanie. Jak wygląda sytuacja w drzwiach? Tutaj mamy, wyścielane. Co prawda, jest miejsce, jest fajny materiał. Wyścielane. Ale
Okej. Tył wygląda lepiej niż przód, bo z przodu, ja wam to na szybko pokażę, nie ma jakby takiego charakterystycznego miejsca na butelkę i ona tutaj to o, tak sobie lata. Poza tym to jest wszystko takie, no to jest plastik, okej. Tu jest bardzo miękko. Tutaj też jest miękko. Co istotne, z tyłu jest miękko również, a nie tak jak w grupie Volkswagena na przykład, że przednie drzwi są ładnie wykończone miękkim materiałem, z tyłu jest twardy plastik. Tutaj czyli tak samo jak w Kia. W Kia też masz z tyłu, poza Optimą i Sorento, masz z tyłu miękko, a tak wszystkie modele są twarde z tyłu. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj wszystko jest takie właśnie trójkątach, rąbach, diamentach. Zwał jak zwał, ale co jest najważniejsze, mamy tutaj oczywiście... trójstrefową klimatyzację. Mamy klimę z tyłu. Jest tutaj no, skorupa. Skorupy nie lubię. Ale wyprofilowane są bardzo fajnie, przez to jest więcej miejsca na nogi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Mamy między nami... Zobacz, czy zamkniesz drzwi. Jest nasze niby dziecko. Okej, drzwi zamknę. Tak, tak to wygląda. Tutaj ja mam miejsce też przed sobą. Ja mam dosyć dużo. Miejsce między nami, to może w ten sposób to pokażę, zobrazuję. No, tu jest ciasno, tak Michał? Zdecydowanie. Jest ciasno. No nie wiem, to jest albo węższy fotelik, albo węższe dziecko. Albo bez dziecka. Dokładnie. Tak. Dobra, jakby jechało może jakieś małe dziecko, które nie potrzebuje fotelika. Fotelika, to pewnie byłoby przyjemniej. Są LEDy dotykowe. Fajnie. Co jest to znamy z Audi? I jest panoramiczny dach. Też fajnie wygląda. Za fajnie wygląda. Jakby nie ten dach, to mielibyśmy to już ciemno. Klaustro. O, progi są osunięte. Czyli nie będą się brudzić. Nasze spodnie. Okej, Mikał nam pokaże teraz daszki. No też LED, także fajnie. Bezramkowe lusterko wsteczne, też fajne. Jak z widocznością? Bardzo dobra. Ale to lusterko troszeczkę za nisko jakby. Nie. Nie? Nie przeszkadza tobie? Nie, całkiem dobrze. Jak wygląda sytuacja z słupkami? Dosyć grube, masywne, ale nie przeszkadzają. Super. W ogóle jak pozycja za kierownicą? Przyjemna, oprócz tego, że trzeba się przyzwyczaić do sporego zabudowania tunelu środkowego. Dosyć mało miejsca jest potem na nogi. Cały czas się obija, ale materiał jest bardzo miękki. Miękki, przyjemny, dosyć taki. Jak tutaj masz sytuację nad głową? Tak samo jak z tyłu, no szału nie ma. To jest problem. A fotel jest obniżony na najniżej jak się da tylko. Ale i tak siedzisz bardzo wysoko. Wysoko siedzę, tak. Dobra. Jak ogólnie punkt widzenia, co sądzisz o tych zegarach? Właściwie ekranie. Kwestia przyzwyczajenia. Na początku pewne problemy z obsługą komputera pokładowego. Próbowaliśmy znaleźć, być może przez to, że zbyt mało się jeździ francuskimi samochodami, opcje średniego spalania, zerowania tego, no i chwilę nam to zajęło. Możliwości wyboru trybów jest sporo całkiem. Dla mnie zbyt cukierkowe te zegary są. Bardziej mi się podoba Active Info Display znany z Volkswagena. No tak, no ale każdy samochód ma swój styl, każda marka ma swój styl. No wszędzie te trójkąciki tutaj, wszędzie one, znaczy trójkąciki, rąby. Wygląda to zupełnie inaczej niż w innych samochodach i na pewno znajdzie to jakoś... swoich zwolenników. Odbiorców. Tak, bez dwóch zdań. Dosyć wolno one się przełączają, moje jest takie zdanie, że to wszystko jakoś tak długo trwa. Tak, o tym też inni, na to też inni testujący narzekali. Co do ekranu głównego, duży. Duży, czytelny, ale brakuje, albo może jeszcze tego nie odkryliśmy. W przypadku ustawienia temperatury nie ma synchronizacji. Czyli osobno trzeba dla kierowcy i dla pasażera. Być może musimy się zagłębić w menu i gdzieś to tam znajdziemy. A na chwilę obecną tego nie zauważyłem. A jak sytuacja ze stopami? Bo to jest ważne. Przyjemnie, aczkolwiek tak jak wcześniej wspominałem, dziwnie z pedał hamulca wyprofilowany i często butem się zahacza o prowadnicę, a nie o sam stopień. Jest taki kosmiczny ten samochód, szczególnie jeśli chodzi właśnie o zegary. Z punktu widzenia pasażera tego nie widać, tego tak nie odbierasz, ale patrząc na to tutaj właśnie przez kierownicę, to wygląda to, zaryzykuję, bo nawet fantastycznie. To jest coś zupełnie innego niż w każdym innym samochodzie. Nawet podoba mi się. Spróbuj nacisnąć pedał hamulca. Czy masz podobne spostrzeżenia? Jeśli chodzi o wyprofilowanie? Tak, że górą się buta haczy o prowadnicę. No tutaj z tej strony, tak? Z prawej. Czyli trzeba bardziej jakby hamować tak na środku lub po lewej. Kwestia przyzwyczajenia. Co dalej? No o tym jeszcze nie wspomniałem. Tutaj warto, jakbyś Michał przeszedł z tej strony. O, mam tutaj regulowane podparcie ud i to jest fajne. W ogóle fotel, jeżeli ustawimy sobie tą część wyżej,
a to niżej, to czujemy się troszeczkę jakbyśmy byli u dentysty. Takie moje odczucie. Czego, jakbyś mógł mi podać tą butelkę z drzwi i sprawdźmy, jak tutaj wygląda, bo to jest dla mnie ważne. Dużo samochodów jest koreańskich i samochody z podznaku Kia mają ten problem, że jeżeli jest manualna skrzynia biegów, to niestety zahaczamy za każdym razem o napoje, jeśli chcemy zmienić bieg. Tutaj no, jest automat, jest inaczej, ale gdybyśmy mieli... No, tu też się pojawia ten problem. Moim zdaniem te napoje, właściwie miejsca na uchwyty na napoje powinny być tutaj z przodu. Ale też to nie jest dobre rozwiązanie, bo będziesz haczyć o konsolę środkową, o przyciski. To samo jest w Skodzie Rapid. A gdyby konsola była niżej? Tak, no to wtedy wyżej konsola. Znaczy nie konsola, to niżej, tak. A ekran wyżej, to tak. Wtedy byłoby idealnie. No niestety nie ma złotego środka. Tutaj mamy dodatkowo, co my tutaj mamy, bo byśmy mógł pokazać, mamy tutaj mały schowek, my go wykorzystujemy na klucze. Mamy tutaj gniazdo 12V, jest USB, podgrzewanie siedzeń. Jest podgrzewanie siedzeń, ukryte jak w Priusie, bym powiedział, tak? W Priusach one też jest gdzieś tam daleko ukryte. Jest tutaj regulacja, ilu stopniowa? Raz, dwa, trzy, trzystopniowa regulacja, jeśli chodzi o podgrzewanie foteli. Gniazdo USB, schowek i ładowarka. Indukcyjna. I to jest nawet całkiem pojemne, tak? Z tej strony chyba jest inny materiał, czy mi się wydaje? Porównaj. Tak, dokładnie. Tu jest małe oszustwo, ponieważ Michał powiedział, siedząc na fotelu kierowcy, że jest miękko. I tak sobie myślę, coś jest nie halo, muszę to sprawdzić, ponieważ ja siedząc na fotelu pasażera mam twardy plastik, a tutaj jest bardzo miękko, czyli nie wiem, czy ten kawałek gumy miękkiej aż tyle kosztuje, że nie można było go zamontować z tej strony. Nie mam pojęcia. Obsługa szyb. Mamy tutaj w tunelu środkowym zarówno pasażer, jak i kierowca, oraz tutaj mamy blokadę szyb, blokadę drzwi. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje, tak. Brak fizycznego przycisku do systemu auto start-stop. Jest ukryty w menu. A praca tego systemu mnie osobiście tutaj, znaczy oczywiście, w pewien sposób drażni. Mocniej się wyłącza wtedy, kiedy bym tego nie chciał. No ja mam ten sam problem z różnymi samochodami, jeśli chodzi o system start-stop, ale tak jak wspomniałem w teście nowego Seeda, tam Kia odrobiła pracę domową i działa ten system naprawdę rewelacyjnie. Dobra, lećmy dalej. Mamy tutaj schowek. Jest on ładnie odświetlony. Nie wiem, czy widać z kamery, czy będziesz widział dobrze. Dosyć głęboki. Pewnie i dosyć są... głęboki. Ja może wsadzę butelkę. O, mieści się dodatkowa butelka. Głębokość. No niestety, jedynie co mi przeszkadza w takich schowkach, to to, że... Chyba odwrotnie. Dobra, niech leży na razie. Że przydałaby się... Tak samo automatyczne zamykanie tego schowka. A to taki tam szczegół. Jeśli chodzi o zagłówki, to wygodne. Mamy tutaj regulację? Tylko góra-dół. Tylko góra-dół? Nie, musi być. Też mamy do przodu i do tyłu, widzisz? Tak? Całki... I to bardzo szeroki zakres. Bardzo szeroki zakres. Jest regulacja oczywiście wysokości pasów, ale to nikogo nie dziwi. A różnie z tym bywa. Jedyne zastrzeżenie mam do trzymania bocznego, ponieważ te fotele są bardzo szerokie. I to trzymanie boczne, ja wiem, co tutaj widać, one pracuje. A to jest bardzo często w samochodach francuskich, tak samo tutaj, że jest bardzo miękkie. Bo samochody francuskie ogólnie słyną z wygody i jakby one były bardziej sztywne, to lepiej by się trzymało, a przy tej skórze to człowiek troszeczkę, szczególnie jako pasażer, troszeczkę się tak ślizga na tych fotelach. Dobra, tyle jeśli chodzi o... A spójrzmy jeszcze na... Wyścielane. Wyścielany jest. Bardzo ładnie, w całości wykonany. Jest tam podświetlenie z tego, co widzę, tak? Tak, jest LEDowe. Tak, jest LEDowe, jest całkiem głęboki. Tak, i teraz tak, najważniejsze, o tym trzeba wspomnieć. Wiele osób, wiadomo, wiele osób dotyka to i mówi, czy to jest twarde, czy to jest miękkie. Okej, to jest miękkie, ale tak bądźmy szczerzy, nikt na co dzień nie dotyka tego, żaden kierowca, tak? Dla mnie najważniejsze są te elementy samochodu, z którymi mam fizyczny kontakt, czyli tak, kierownica. Tutaj mi nie pasuje, osobiście mi nie pasuje to wybrzuszenie, bo ono jest bardzo twarde. Nie wiem, jak to wygląda podczas prowadzenia, przejadę się tym samochodem, to zobaczę, ale jest twarde. Tutaj w drzwiach jest miękki, jest okej. Okay. Ten schowek jest miękki, tu jest naprawdę... Jest wygodnie, tak? Nawet tak zwany zimny łokieć też będzie miał tutaj w miarę wygodnie, bo to nie jest zbyt twarde, ale jest szerokie, tak więc jest sporo miejsca. Samochód z punktu widzenia kierowcy wygląda o wiele, wiele lepiej, moim zdaniem, niż jako pasażer. Jako pasażer się fajnie podróżuje, ale to wszystko wygląda całkiem inaczej. Jak usiądziemy na to miejsce, to czujemy się jak w takim, tak jak powiedziałem na początku, jak w statku kosmicznym, szczególnie patrząc na te zegary, ale dodatkowo na to, co nas tutaj wszystko otacza. Plus właśnie za to miękkie wykończenie w tym miejscu, minus za twarde plastik. I jeszcze trzeba wspomnieć o tym zegarku sławnym. Sławny zegarek, tak, ten sławny zegarek. Michał, jak usiądziesz, to będzie widać sławny zegarek. Mnie osobiście drażni to, że trzeba ten przycisk przytrzymywać. A w większości samochodów wystarczy jego jednokrotne wciśnięcie i tak. Już samochód jest odpalony. Tak, bo tak.
nic się nie dzieje. Trzeba przytrzymać przykład 2 sekundy. I dopiero wtedy. I dopiero samochód działa. Ale jedzie się sympatycznie, cicho. Bardzo dobrze się jedzie, tak. Pomimo tego, że nie mam prawa jazdy i to jest pierwszy samochód, który prowadzę, to jeździ się naprawdę dobrze. Bardzo cicho, popatrz jak ładnie redukuje. Miękko, fajnie. Jak na diesle cicho podczas przyspieszania. Nie ma klekotu. Nie ma w ogóle. Nie ma. Jest taki znikomy w końcowej fazie, przed zmianą przełożenia. Ten dźwięk tego diesla, ale to nie jest klekot typowy. Tak, jedziemy teraz, mam tutaj ograniczenie do 60. Jedziemy 120. Jedziemy oczywiście przepisowe 60 i muszę wam powiedzieć, że jest tak cichutko. Sennie. Jest sennie, tak, dokładnie. To jest, zdarzyło mi się parę minut temu przymknąć oko, no ale to Michał mnie wypuścił. A teraz możemy przycisnąć. I teraz właśnie to, noga w podłogę. No, idziemy, coś tam się dzieje. Idziemy, dzieje się. W trybie sport. Szumy całkiem nieźle. Ciekawe, będzie przy większych prędkościach wyższy. Nie słuchać żadnych szumów drażniących. Poza tym moim zdaniem 120 jest odpowiednią prędkością. Jak ci się jedzie obiektywnie? Mi się dobrze jedzie obiektywnie, powiem ci, że ale bardziej właśnie w tym trybie sport jest lepiej. Tutaj w komfort czuję się, tak, mało pewnie. Tym bardziej, że ten samochód jest wysoki, tak? My siedzimy wysoko. Tak, i to jest tak, ja bym się miał na czekoladę za chwilę. Tak, nagle bym musiał gwałtownie hamować, to nie wiem, jak to by się skończyło. Na pewno dobrze. Nie będę tego tutaj robił przy prędkości 112 na godzinę, ponieważ jedzie za nami samochód. Dobra, mam ograniczenie do 90, zwolnimy. I teraz. Ale patrz, jak ładnie wybiera. Tak. Jak różne. I teraz mamy co? Normalny, tak? Tak, normalny. Trochę lepiej chyba. Trochę lepiej. To jest taki pośredni między komfortem a sportem. Sport jest najlepszy moim zdaniem. I tu jest właśnie ta sytuacja, o której wspominał Michał. Do tego trzeba się przyzwyczaić na kręceniu. Tutaj trzeba się nakręcić. Nagłe, gwałtowne zahamowanie. Nie ma szybkich manewrów. Tak, nie ma szybkich manewrów. To jest właśnie problem. Może nie tyle problem, do tego trzeba się przyzwyczaić. Podobne wrażenia chyba miałem w Outlanderze, ale nie do tego stopnia jak tutaj. Nie, ale wygłuszenie bardzo fajne. Wszystko na plus. Tak. Cisza przede wszystkim. Jest cicho, zdecydowanie jest cicho. Ja ogólnie nie lubię samochodu z przyciemnym podszokiem, ale w tym dobrze to wygląda. Szczególnie dlatego, że mam tutaj dach, szklany dach i to robi robotę. Ale wyciszenie jest bardzo dobre. Patrz, samochody, które nas wyprzedzają, nie są tak słyszalne nawet w środku, tak? Oglądałem kilka testów tego samochodu. Dwa te naprawdę chyba ja znalazłem z głównych redakcji. Tak. Polskich. Tak, z polskich są głównie dwa. Nie znalazłem żadnego innego. Jakoś ten samochód... Miałem mieszane uczucia, mówię, a nie za bardzo wygląda, to wnętrze jakieś takie dziwne, te trójkąciki i tak dalej. Trapezy. Jadąc tym samochodem, robiąc kilka kilometrów. Fajnie. Jest fajnie. Jest inaczej przede wszystkim, tak? Jest... Ma swój styl. Ma swój styl i to się może podobać. Jeżeli ktoś to lubi, jeżeli ktoś ma zaufanie, ktoś lubi francuskie samochody, to osobiście na chwilę obecną mogę polecać, szczególnie, że ja należę do kierowców bardzo oszczędnych. Tak, widzę 5,8 na zegarku, to... Jest nieźle. Jest naprawdę dobrze przy takiej jeździe. A nie oszczędzamy, bo jedziemy normalnie. Jeżeli mamy przepisowo godzinę, to jedziemy 90, jeżeli mamy 100, to jedziemy 100, 120, 120. A cały czas poruszamy się właśnie nad trasą. Tak więc nie wiem, no to spalanie w mieście na pewno pójdzie o może litr, dwa więcej. Podejrzewam 8-9, tak sądzę, ale to sprawdzimy. Ale poza tym jest, jak dla mnie jest okej. Okay. Podejrzewam, że spokojna trasa to może być wynik nawet w granicach 5. Kto wie, czy nie poniżej. Już mnie teraz ściąga, bo zjechałem do tak. na linii. Ale nie działa akurat asystent dobrze, moim zdaniem. No tu jest właśnie Michał, to testował przede mną. Ja teraz nie będę ryzykował, bo mam barierki. To... Szkoda by nas było. Szkoda by nas było, dokładnie. Też oczywiście liczymy na komentarze osób oglądających, co wy myślicie po pierwsze o naszym teście. Bardzo nietypowym teście, a po drugie o samochodzie, bo samochód bez wątpienia wzbudza emocje i z tego co widzę jest zainteresowanie tym modelem, tym bardziej, że są 3 albo 4 salony tylko w Polsce. DS, nie wiem do zweryfikowania, na pewno jest bardzo mało.
jeszcze tak w ogóle odbiegając co do wyglądu, z tyłu moim zdaniem Audi Q7, Q5 w dużej mierze, a przód do linii słupka A Q3 z boku. Nie, ale samochód na trasę, no idealny. Idealny, tak. Jedynie tak, jak wspominam wcześniej, można się przyczepić do trzymania bocznego. Ale przy tym układzie kierowniczym i tak nie będziesz szaleć w zakrętach. No, no tak, to, no, to jest fajnie, cicho jest. No mówię, no tak sobie wiesz, powinien. Tak jechać nad morze czy gdzieś, rewelacja. Nic tylko zasnąć to mam cię dosłownie. To też, aż no, do spania, nie? No. To tak chce spać. Może coś niesamowitego. Cicho, tak samo tam jakieś głębienie, bo studzienka, nie? Tak. Nic. No dobra, żeby tak nie zanudzać. Podsumowując, plusy? Design? Bo jest jakiś. Nie jest nijaki to. Jest zupełnie inny, tak? Większość przedstawicieli. Wyciszenie, komfort jazdy. Komfort jazdy, fotele. Fotele. Praca silnika na pewno też ładnie wykuszona. Tak. Niskie spalanie, bardzo niskie. Ilość miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. A nogi? Tak. Zdłużnie, tak. Na szerokość, z przodu. Jako pasażer średnio. Średnio. Tu jest problem z tunelem, bo właściwie jest ten plastikiem. Za duże nadbudowanie z jego twardym plastikiem, który uwiera w kolano. Wysokie osoby może w ten sposób? Tak. Jakbym był niższy, czy zarówno ty, jak i ja, no to by było też inaczej. Ale ktoś jest znowu z drugiej strony szerszy, to i tak będzie obijać. No. Niezależnie od wszystkiego, no jest wąsko. Tak, jest wąsko. Jest. I twardo. Tutaj, tak jak wspominaliśmy od strony kierowcy, jest miękko, czyli tutaj z tym problemu nie ma. No okej, okay, patrząc na to, że to jest samochód premium i patrząc na wyposażenie samochodu, osoby, które zdecydują się na ten samochód, czy osoby, które będą podchodzić do samochodu w tej cenie, to mogą patrzeć jeszcze dzisiaj na DS-a jako na Citroena. Czyli konkurentem by był Tiguan Allspace. Tak. Skoda Kodiaq. To by było chyba na tyle, tak? Sprawdziliśmy dla Was... Hamulce bardzo dobre. Hamulce bardzo dobre, to jest duży plus. Tak, hamulce sprawdziliśmy dla Was ilość miejsca, sprawdziliśmy... Aktywne zawieszenie też się sprawdza. Tak, sprawdziliśmy ilość miejsca bagażniku od strony bardzo praktycznej. To był nasz pierwszy wspólny test. Ja mam nadzieję, że nie będzie, że nie ostatni, będzie ich więcej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za przyjęcie. Tak, dziękuję bardzo. I a dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podobało. Taka forma testu, co moglibyśmy jeszcze dołożyć. Zmienić. Ja zapraszam na, przy okazji zapraszam do subskrypcji mojego kanału, Prawej Motoryzacja. Do odwiedzenia strony autostarttest.com, na której znajdziecie również zakładkę Prawo i Motoryzacja z Michałem. Tam w miarę możliwości ja robię uaktualnienia. Tak więc ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.